Całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać.
Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie chcę mieć czasu, bądź świetra, by zatłumić strach. Na naszym marzeniach, któryś była pewna, to nie byłem ja. Teraz czuć się sam, ciężko mi ustać. Wyprzed zapytam, jak mam muzykę. Nie chcę mieć czasu, bądź świetra, by zatłumić płacz. Na naszym marzenia, nie chcę śpiewać, mam już dosyć strach. Na tą panią tak zawsze, pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest, jak już upadnę, złapię w garść ten piak i wspólne zawrócę, pokażę tej pani, pokażę. Teraz kości stać, mi ustać. Nie chcę mieć czasu, nam potrzeba, by zatłumić płacz. Marzenia nie chcę ściemniać, mam już dosyć strach. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. I miłości was tylko piękny. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Psychologia Tradingu oraz Psychologii z Katowic. Oczywiście dzisiejszy temat naszego spotkania to OMA, czyli wszystko o tego rodzaju zjawisku. Także myślę, że możemy spokojnie po raz kolejny zgłębić się w meandry psychologii tradingu na rynkach finansowych. Na samym początku tradycyjnie już przez trader, czyli handlujemy kapitałem 2000 akcji amerykańskich. Zapraszam, że twój cel to handlować skutecznie, a nie często. Jak na pewno sobie przypominacie, ostatnie nasze spotkanie dotyczyło właśnie tego aspektu handlu, czyli overtradingu, częstego handlu na rynkach finansowych. No i dzisiaj można powiedzieć, że agenda naszego spotkania, platformy jest bardzo podobna i pokrywa się częściowo, albo też można powiedzieć, że tworzy taką komplementarną jeszcze część poprzedniego naszego spotkania, czyli tego o overtradingu. To są zjawiska, które są do siebie może nie tyle podobne, ale są bardzo często ze sobą występujące, często jedno poprzedza drugie, albo drugie poprzedza pierwsze. Także dzisiejsza agenda spotkania prezentuje się następująco. Co to jest FOMO i jak jest podstawą? Wiadomo, trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jakie są przyczyny FOMO. I oczywiście teraz przechodzimy już do konkretnych rzeczy adekwatnych dla zjawiska tradingu, czyli czym się charakteryzuje tak zwany FOMO trader, jakie czynniki wyzwalają FOMO traderów oraz oczywiście moje wskazówki tego, jak unikać FOMO w tradingu. No już można z tej agendy spotkania dowiedzieć się, że generalnie FOMO nie jest czymś specjalnie pożądanym na rynkach finansowych. Mam tu na myśli psychologię tradera, a nie rynku. To znaczy mam to na myśli to, że będę się odnosił do zjawiska FOMO w odniesieniu właśnie do psychologii pojedynczego
tradera na rynkach finansowych, a nie do FOMO, jakie jest kreowane przez różnego rodzaju ludzi na rynkach finansowych w jakimś tam ich specjalnym celu oczywiście. Prawda? Także FOMO, Fear of Missing Out. Pierwszy slajd, który widzicie, jest slajdem bardzo często przeze mnie powtarzanym, czyli jest to slajd, który jest takim mottem naszych spotkań z psychologią tradingu. Jedną z największych przeszkód, którą musisz pokonać jako trader, jest utrzymanie się na rynku wystarczająco długo, aby mechanizmy rynkowe stały się dla ciebie zrozumiałe, a twoja psychika, czyli nawykowe i wyuczone reakcje, przestała być twoim wrogiem. Następnie musisz oczywiście dotrzeć do momentu przełomowego. No i od tej pory już proces, ścieżka rozwoju tradera będzie przynajmniej troszeczkę lżejsza niż do tej pory. Także pamiętajcie, że tego rodzaju motto, tego rodzaju zdanie powinno przyświecać wszystkim, szczególnie początkującym traderom pragnących szybkich, łatwych, niewymagających wysiłku zysków rynków finansowych. FOMO, czyli Fear of Missing Out, to stosunkowo nowy dodatek do języka angielskiego, który jest nieodłącznym elementem tradingu. Na przykład poczucie utraty okazji handlowej może prowadzić do wchodzenia w transakcje bez wystarczającego namysłu lub do zamykania transakcji w nieodpowiednich momentach, ponieważ wydaje się, że to właśnie robią inni uczestnicy rynku. Może nawet spowodować, że traderzy zaryzykują zbyt duży kapitał z powodu braku reguł, braku przestrzegania reguł zarządzania ryzykiem, chociażby braku rzetelnego rozeznania, braku analizy lub konieczności podążania właśnie za stadem, za innymi traderami. Dla niektórych poczucie FOMO stworzone przez zobaczenie tego, jak inni odnoszą sukcesy handlując, tradując na rynkach finansowych, jest wzmocnione przez bardzo szybkie tempo i zmienność rynków finansowych, kiedy wydaje się, że tak wiele jest do stracenia, prawda? Że można byłoby dużo na danym rynku zarobić. Aby pomóc traderom lepiej zrozumieć koncepcję FOMO w handlu i dlaczego tak się dzieje, właśnie zidentyfikujemy sobie potencjalne czynniki wynikające z FOMO i ich wpływ na sukces day tradera. Ponadto podam takie kluczowe przykłady służące zidentyfikowaniu tego problemu i to, jak wygląda typowy taki dzienny handel, gdy jest prowadzony pod wpływem FOMO. Istnieje oczywiście wiele wskazówek, jak pokonać strach, jak okiełzać lęk i inne emocje, niespecjalnie pomagające nam w skutecznym tradingu i które mogą wpływać na konsekwencje, na dyscyplinę w handlu. Oczywiście jedną z najważniejszych, które są jednymi z najważniejszych cech skutecznych traderów. Czym jest FOMO w tradingu? FOMO w handlu to strach przed przegapieniem dużej szansy na rynkach. I jest to częsty problem, z którym wielu traderów będzie się borykać podczas swojej kariery. FOMO może wpływać na każdego tradera, niezależnie od jego stażu, niezależnie od jego doświadczenia, niezależnie od tego, jaką strategię przyjął, jakie ma money management, dotyka każdego tradera, ponieważ każdy z nas posiada oczywiście emocje. W dobie współczesnych mediów społecznościowych, które dają nam niespotykany dotąd dostęp do życia innych osób, FOMO jest zjawiskiem powszechnym. Wynika to z poczucia, że inni ludzie, a szczególnie w naszym kontekście inni traderzy, odnoszą po prostu większe sukcesy niż my i może powodować zbyt wysokie oczekiwania, brak długoterminowej perspektywy handlowej, zbytnią pewność siebie albo też zbyt małą pewność siebie, niechęć do czekania, brak dyscypliny, niecierpliwość. Prawda? Tego rodzaju emocje są kluczową siłą napędową FOMO. Jeżeli pozostawione bez kontroli, no to może doprowadzić traderów do zaniedbania planów handlowych i przekroczenia oczywiście komfortowego poziomu ryzyka. Typowe emocje w tradingu, które mogą wpływać na FOMO, obejmują lęk, chciwość, ekscytację, zazdrość, niecierpliwość albo też niepokój. Jeżeli jesteśmy pod wpływem tego rodzaju emocji, należy sobie natychmiast zadać pytanie, co wywołało te emocje i dlaczego tak naprawdę pod ich wpływem się znajdujemy. Co wpłynęło na to, że odczuwam chciwość albo ekscytację, prawda? Być może jakaś kryptowaluta albo spółka wybiła z jakiejś konsolidacji, prawda? I znajduje się, powiedzmy, nie wiem, 30% wyżej
niż do tej pory w ciągu ostatnich, nie wiem, 5 minut, albo nawet 2 minut. To jest nieistotne, prawda? W tym momencie najczęściej słyszymy wśród innych traderów, albo na przykład może sami do siebie, mam takie myśli samemu do siebie, że mogłem tutaj właśnie zarobić, gdybym tylko miał tą pozycję otwartą na wzrosty. A to może wejdę teraz. Może jeszcze nie jest za późno, może jeszcze urośnie, tak, no bo jak teraz tyle poszło do góry, to widzę, że jest cud, prawda? Może rosnąć. No i najczęściej wchodzimy w tym momencie pod wpływem na rynek, wchodzimy pod wpływem właśnie chciwości, ekscytacji i pewnego rodzaju też niecierpliwości, ponieważ nie jest to ewentualnie, otwieramy pozycję, która nie jest zgodna z naszym planem tradingowym, oglądamy ją właśnie z powodu strachu i żalem jednocześnie przed potencjalną utraconą okazją, no bo przecież nie wiemy, nasze zagranie, jak się skończy. Niedobrze, cena może zawrócić i wrócić do poziomu bardzo szybko, którego nastąpił wystrzał chociażby, albo też no, oczywiście może pójść w górę. Najczęściej widzimy tylko jedną stronę monety. Najczęściej widzimy tylko i wyłącznie wzrosty na przykład, jeżeli dany walor wybił do góry, ponieważ znajdujemy się właśnie pod wpływem emocji ekscytacji i chciwości. I ten sposób przetwarzania informacji człowieka pod wpływem tych dwóch emocji jest nieco płytszy i bardzo szybko, impulsywnie zaczynamy reagować na to, co się dzieje na rynku, niekoniecznie trzymając się naszego planu handlowego, co może mieć właśnie nieciekawe konsekwencje dla naszego salda. Możemy oczywiście zarobić, możemy mieć profit z tej transakcji, niemniej jednak działanie tego rodzaju wbrew naszej strategii, wbrew naszemu planu tradingowemu i jeszcze jeżeli dodamy do tego zbyt wysoką pozycję, czyli size, w jakim wchodzimy na rynek, może prowadzić do tego, że zarobimy tylko na tej jednej transakcji, a na pozostałych 5, które w jakimś tam czasie następnym się zdarzą, po prostu całe te zyski tej jednej transakcji zostaną anulowane, ponieważ rynek zachowa się inaczej niż my byśmy chcieli, a transakcja była zawarta pod wpływem FOMO. Traderzy, którzy działają na FOMO, prawdopodobnie będą mieli cechy i będą kierować się określonym zestawem założeń. Tak? Czyli mamy tutaj taki cykl, w jakim ten trader FOMO trader, taki cykl, jak on się porusza. Tak? Czyli najpierw, jeżeli widzi, że rynek wzrasta, no to rośnie jego chciwość, rośnie ekscytacja, chce też również kupić, chce się podłączyć pod, w naszym przykładzie, wzrastający rynek, ponieważ lęka się przed tym i żal mu jest utraconej okazji, a może zarobi. Mimo tego, że jego strategia, jego plan dzisiejszy działania na danej sesji czy na danym walorze nie przewiduje potencjalnego wejścia po tych poziomach cenowych z daną pozycją, prawda? I następnie, oczywiście pod wpływem FOMO dokonuje transakcji. Z drugiej strony, jeżeli cena oczywiście spada, no to w tym momencie dominują jego lęki, niepokój, szczególnie jeżeli jest zlewarowany albo ma za dużą pozycję, zamyka oczywiście tę pozycję. Najczęściej pod wpływem FOMO otwarta pozycja, tak jak mówiłem, jedna na pięć będzie taka, która da nam zarobić, a pozostałe najczęściej niestety, ale kończą się ujemnym tutaj stosunkiem zysku do straty i oczywiście odczuwamy lekki niepokój, zamykamy transakcję ze stratą. Rynek po jakimś czasie robi swoje, znowu zaczyna rosnąć i już powtarza się ten cykl. Nie ma jeszcze sygnału, który mówi kup lub sprzedaj. Trader jest niecierpliwy i działa pod wpływem FOMO. Nie ma dyscypliny, nie ma samokontroli, nie ma konsekwencji przestrzegania reguł i założeń swojej strategii. Jest niecierpliwy, a może wejdę, a może się uda, a może da tym razem zarobić. A jeżeli poprzednia transakcja była stratna, to będzie chciał się odpuścić. Tak przynajmniej reagują początkujący traderzy. No i oczywiście tutaj ten cykl się w tym momencie powtarza, jeżeli jest transakcja otwarta pod wpływem FOMO. Teksty. To jest taka lista tekstów najważniejszych, które mógłby powiedzieć FOMO Trader, które
te teksty rzucają światło na emocje, które mogą wpływać na handel. Na przykład, co mówią FOMO traderzy? Możecie dzięki temu zidentyfikować, czy działacie pod wpływem FOMO, czy handlujecie pod wpływem FOMO. Na przykład mówią, wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Nie? Tu trzeba było kupić, tu trzeba było sprzedać i po prostu było do zarobienia. No? Nie ma żadnej filozofii. Nie? Czyli zauważyłeś setup jakiś handlowy, ale go nie wykorzystałeś, prawda? Albo nie tym razem, czyli tak najczęściej mówi trader, który wchodzi zbyt wcześnie po przegapionej transakcji. A mogłem dziś zarobić tak dużo pieniędzy, tak? Tyle było do zarobienia, już taki żal jest, nie? Poczucie właśnie tej straty, poczucie, że nas coś opuściło. Jakieś nie mamy, przecież nic nie straciliśmy tak naprawdę, ale jest to poczucie, ten taki żal, że była okazja, się nie wykorzystywało. Czyli rozmyśla taka osoba, taki trader nad zyskami z perspektywy właśnie czasu, z perspektywy szczególnie czasu przeszłego. Czwarta rzecz, zbyt długo czekałem na te transakcje, tak? Czyli czekamy, niespokojnie, z palca na spuście, tak? Na myszce, tylko wystarczy kliknąć i już będzie kupione albo sprzedane. I to jest właśnie następny przykład pewnego rodzaju stwierdzenia, pewnego tekstu używanego przez FOMO traderów. Tak długo czekają na tą transakcję, teraz nie mogę jej odpuścić, nie? Mimo że ona w ogóle nie jest zgodna z tym, co chciałem handlować, chciałem kupić, a teraz, a to sprzedam, nie? No bo czemu nie? Tak długo na to czekałem, nie mogę teraz sobie tutaj bez jakiegoś zysku potencjalnego oczywiście, nie mogę tej okazji już tak przepuścić, prawda? Kolejna sprawa. Wciąż jest sporo miejsca na ruch, prawda? Jeszcze może wzrosnąć, nie? Jeszcze może spaść. Czyli widzę, że spółka, walor, waluta, nie wiem, złoto, ropa wybiła już do góry. Już widzę, że wzrosła, odwaliła się o 5%, 6%, nie wiem, 1,5%, w zależności od tego, jaki jest średni, powiedzmy, ruch na takim walorze. Skakuje oczywiście, no bo przecież jeszcze może wzrosnąć dosyć dużo, nie? Jeszcze jest sporo miejsca na ruch. Tak, nie wszedłeś za pierwszym razem, nie wszedłeś wtedy, kiedy była okazja, naprawdę, kiedy setup ci mówił, że miałeś wejść. Przegapiłeś okazję tak naprawdę zgodną z twoją strategią, ale wchodzisz teraz, bo przecież jeszcze może zawsze wzrosnąć. Tak? Widzisz tylko jedną stronę monety, nie widzisz tego, że może teraz zacząć spadać, nie? Bo masz przecież transakcję otwartą, prawda? No to w tym momencie efekt potwierdzenia. Ignorujesz informacje, które do ciebie docierają, mówiące o tym, że twoja transakcja może zakończyć się stratą. Widzisz tylko te i przetwarzasz i akceptujesz tylko te, dopuszczasz do siebie psychicznie te tylko i wyłącznie te informacje, które jeszcze, które są zgodne z twoim mindsetem, tak? A twój mindset jest, chcę zarobić, kupiłem, tak? Czyli widzisz tylko te, które oczywiście przekonują cię do tego, żeby zostawić tą transakcję i czekać na wzrost. A rynek spada. Kolejna rzecz, mam przeczucie, prawda? Czyli, a wiesz co, tutaj jeszcze nie ma tego setupu zrobionego dobrze, tam brakuje mi dwóch warunków, żeby otworzyć pozycję, ale tak mi się wydaje, że to chyba, to wygląda prawdopodobnie, nie? To wygląda tak, jakby miało wzrosnąć, nie? To jest typowe dla FOMO traderów początkujących. Albo tyle razy przestrzegałem reguł i zasad, ten jeden raz spróbuję, nie? A może mi się poszczęści, może będę miał farta i zarobię, nie? To jest typowy tekst FOMO traderów. Albo tylko zmoczę palec, nie? Tylko tak mały paluszek tylko do wody włożę, sprawdzę, czy jest zimna, nie? Tylko niewielką pozycją będę grał. I znowu łamiemy swoje własne reguły i generalnie brak tego planu, brak trzymania się tego planu i łamanie własnych reguł, które żeśmy założyli w stosunku do naszej strategii tak naprawdę, są odpowiedzialne za to, że jesteśmy bardziej podatni na FOMO. I jeszcze jak zobaczymy, że inni zarabiają, to jest bardzo często na różnego rodzaju mediach społecznościowych, Facebooki, Twitter i tak dalej. Tam jest bardzo dużo takich indywiduów, którzy pokazują transakcje tylko takie, które są zarobione, prawda? Takie, na których mają profity. I wynika z tego, ktoś, kto jest niedoświadczony, ktoś, kto jest czołgujący, myśli sobie, ten to dopiero zarabia kokosy, nie? Co pokaże swoje wejście, to zarobione, a ja nie zarabiam, tak, nie? A to wejdę teraz, no bo kurczę, on zarabia tyle, to wejdę i ja też chcę zarobić, nie? I już działam pod wpływem FOMO. Emocjonalnie w tym momencie przetwarzamy informacje, zazdrość nam się uruchamia, zawiść też tam się może uruchomić, no to w tym momencie nie przetwarzamy już całej sytuacji w sposób racjonalny i logiczny, działamy pod wpływem emocji, włączy nam się FOMO i widzimy pierwszy lepszy walut, który rośnie albo spada. Nie ma to żadnej różnicy, podłączamy się, najczęściej jest już po prostu za późno i jesteśmy FOMO traderem, możemy jeden z tych tekstów w tym momencie użyć, nie? Miałem przeczucie, że może wzrośnie na przykład. FOMO może być spowodowane szeregiem sytuacji.
Niektóre z czynników zewnętrznych, które mogą powodować, że trader doświadczy FOMO, to na przykład zmienne rynki. Czyli FOMO nie ogranicza się do rynków zwyżkowych, na których ludzie chcą się podłączyć pod trend. Może wkraść się też do naszej psychiki, gdy rynek zmienia się w dowolnym kierunku. To znaczy żaden trader nie chce przegapić okazji na wzrosty i na spadki, prawda? Dobra okazja, żeby teraz, tyle wzrosło, to teraz przy shortce, nie? To wezmę shorta, bo no ile może rosnąć? No już więcej chyba nie wzrośnie. No to short. No w tym momencie oczywiście to jest ten czynnik wpływający. Tego rodzaju nawet sposób myślenia jest myśleniem wpływającym właśnie na to, że bardziej jesteśmy podatni na FOMO. Dobra pasta, czyli pod wpływem ostatnich sukcesów łatwo jest dostrzec nowe, kolejne możliwości i dać się w nie zabrać, nie? Czyli mamy 5 z rzędu ryzykownych transakcji, no to jeszcze 6. No to jeszcze do końca sesji długo, no to jeszcze 7, 8, 9, ale tam jesteśmy zarobieni. Cel dzienny osiągnięty. Nieważne, gramy dalej, nie? No i to się może równie skończyć, a jeszcze jeżeli będzie jakieś tutaj w newsach albo w danych FOMO, no to w tym momencie jesteśmy na nie jeszcze bardziej podatni. Z drugiej strony powtarzające się straty, czyli traderzy mogą wpaść takie błędne koło. Wejście pozycję, coś idzie nie tak, strach, zamknięcie pozycji, a następne ponowne wejście w inną transakcję, kiedy się pojawia niepokój i rozczarowanie związane z niewstrzymywaniem się, prawda? Czyli tak, czyli do tego często dochodzi chęć odkucia się i takiego poczucia takiego, że rynek mi coś zabrał, tak, zabrał mi pieniądze. No to teraz nie mogę czekać cierpliwie, ale mi się pojawi jakiś sygnał z mojej strategii. No bo muszę się odkryć, muszę zrobić pieniądze, muszę wyjść chociaż na zero, prawda? No i to może ostatecznie doprowadzić też przede wszystkim do większych strat. No i oczywiście to prowadzi również do overtradingu, tak? Kiedy handlujemy, kiedy nie powinniśmy handlować za często albo za dużą pozycją chociaż. Kolejne czynniki, które wpływają na FOMO tradera. Wiadomości i plotki, o tym właśnie przed chwilą też mówiłem przed chwilą. Słyszenie jakichś plotek krążących po rynku, prawda, na tych wszystkich mediach finansowych, na Twitterach i innych Facebookach, może zwiększać poczucie takiego bycia wykluczonym, że wypadłem z ubiegu, prawda, że jakaś ostatnio spółka bardzo mocno wybiła, a ja przecież jej nie obserwowałem, prawda, miałem to gdzieś, albo jakiś token gdzieś tam wybił, już tam tyle tam ma procent na plusie jest, o kurczę, ja go nie obserwowałem, nie wiedziałem, że tak to będzie, wypadłem z obiegu, to kupię, nie? No kupię to, ja nie chcę być takim, kto nie wykorzystał okazji. Prawda? Taki jest proces myślenia tego rodzaju osoby. To wpływa właśnie na to, że trybujemy pod wpływem FOMO. No i media społecznościowe, finansowy Twitter, tak zwany hashtag FinTweet, czyli połączenie mediów społecznościowych i handlów może być bardzo, bardzo toksyczne, kiedy właśnie wygląda na to, że wszyscy inni zarabiają, a ja nie. I ważne jest to, żeby tej treści w mediach społecznościowych nie traktować za dobrą monetę, nie traktować stuprocentowo poważnie i serio, a na pewno nie faktorować jej, że tylko i wyłącznie w jednoznaczny sposób, czyli okej, to na pewno musi być prawda, skoro jest na Twitterze i poświęcić czas na badanie, na obserwowanie, na followowanie wpływowych osób, rzetelnych i uczciwych osób i oczywiście w taki sposób oceniać posty, które oni tam wrzucają, bo wiem, że większość tego, zresztą ja sam obserwuję różnego rodzaju osoby, mniej lub bardziej znane i one generalnie są zdolne do tego, że te FOMO po prostu nie dość, że oni mogą kreować FOMO rynkowe, to my jeszcze widząc, że kolejna transakcja pokazana na danym walorze jest zarobiona, no to nam też się FOMO włączy w takim sensie, że okej, to ja też się podłączam do tego, bo też chcę zarobić, prawda? Nie mogę przegapić tej okazji. Okej, porównajmy sobie traderów pod względem efektu FOMO, to znaczy jeżeli porównamy proces zawierania transakcji przez danych traderów, on może być bardzo różny, w zależności od sytuacji czynników, które właśnie kierują decyzjami tradera i jego procesem decyzyjnym. Oczywiście mają wpływ też na to rzeczy, które docierają do niego z zewnątrz, na przykład nie wiem, z trading roomu, czy też z mediów społecznościowych i tak dalej. Poniżej właśnie tutaj właśnie na tym slajdzie przedstawię porównanie cech tradera FOMO. Kontra trader taki zdyscyplinowany raczej. Czyli to są te dwa porównania. Jak widać, istnieją pewne fundamentalne różnice, które mogą prowadzić do bardzo różnych wyników w tradingu. Jak widzicie, mamy tutaj po stronie lewej tradera z planem i ze strategią, a po stronie prawej mamy FOMO tradera. Trader z planem
generalnie no, planuje te zagrania, analizuje rzetelnie, planuje te zagrania, trzyma się swojego planu i strategii, czyli jest dyscyplinowany i konsekwentny oraz, co ważne, ma zaufanie do swojej strategii i prowadzi dziennik tradera. A zaufanie do swojej strategii to jest temat na osobne spotkanie, ale ono generalnie jest generowane właśnie wtedy, kiedy nie handlujemy w sposób FOMO. A to już inna sprawa. Więc co robi? Analizuje rynki i śledzi newsy i dane. Prawda? Ustawia komfortowy dla siebie stosunek zysku do ryzyka. Ustawia take profit i stop loss zgodnie ze swoją strategią zarządzania kapitałem. Trzyma się planu, prowadzi dziennik, analizuje swoje emocje, zapisuje swoje trady i osiąga zaplanowane cele. Jak je osiągnie, to na przykład dziennie przestaje po prostu handlować, nie widząc okazji do kolejnych albo sygnałów płynących z jego strategii. To jest trader z planem. Co robi FOMO trader? Generalnie pierwsza różnica, reaguje impulsywnie, reaguje emocjonalnie, podłącza się do tego trendu na siłę, na podstawie potencjalnych wyobrażeń o potencjalnie utraconej okazji, której jest mu żal, bo mógł zarobić, a nie zarobił. To jest typowy FOMO trader, czyli traktuje na przykład opinię jako fakt, prawda? Śledzi plotki i nie dość, że śledzi plotki, to jeszcze się nimi kieruje podczas podejmowania decyzji o tym, czy będzie grał, czy nie, czy będzie handlował, czy nie. Maksymalizuje ekspozycję na rynku. Czyli co robi FOMO trader? Na różnego rodzaju rynkach dokonuje zagrań, co jednocześnie może być też pierwszą oznaką overtradingu. Otwiera ryzykowne zagrania. Panikuje, zamyka pozycję ze stratą i ten cykl się powtarza. Zgodnie z tą sinusoidą pokazaną w wcześniejszym slajdzie, nie ustawia tych profitu, nie ustawia stop lossu, nie trzyma się swojego planu, nie ma strategii, nie prowadzi dziennika. On jest pod kontrolą FOMO. FOMO ma na tym kontrolę. Nie dość, że walczy w tym momencie, można tak powiedzieć, walczy z rynkiem, to jeszcze jest pod kontrolą FOMO. Nie kontroluje siebie samego, nie ma wglądu w siebie samego, pozwalającego wyhamować tego rodzaju właśnie zachowania, najczęściej powodowane różnego rodzaju emocjami, które są generowane poprzez właśnie tego rodzaju handel. Jak wiemy, emocje mają tendencję do tego, że bardzo szybko mogą zostać zwiększone, prawda? Że jeżeli ktoś jest chciwy tylko troszkę, za chwilę może być bardzo chciwy, prawda? Jeżeli ktoś jest zazdrosny tylko troszkę, za chwilę może być bardzo zazdrosny o wyniki innych, prawda? Jeżeli się niepokoimy, za chwilę możemy już jeść paznokcie z niepokoju albo coś innego. Więc pamiętajmy o tym, że nie mamy kontroli, można powiedzieć, nad rynkiem, to na pewno, ale mamy kontrolę nad samym sobą. Możemy skutecznie blokować, nauczyć się przede wszystkim rozpoznawać, dostrzec je, zidentyfikować i nauczyć się skutecznie tego rodzaju emocje kontrolować. Tym się cechują właśnie zdyscyplinowani traderzy. Oni prawdopodobnie też na samym początku gdzieś tam byli FOMO traderami, bo jak już mówiłem, to dotyczy każdego. Każdego jednego tradera, niezależnie od stażu, niezależnie od wieku. Pokonanie FOMO, nauczenie się handlu właśnie podczas nieustannego atakowania nas przez różnego rodzaju czynniki generujące FOMO, zaczyna się tak naprawdę od właśnie zwiększonej samoświadomości, czyli w grę wchodzi po prostu w tym momencie jak najbardziej psychologia tradingu. Druga sprawa, zrozumienie znaczenia dyscypliny i zarządzania ryzykiem w handlu. Chociaż nie ma prostego rozwiązania tak naprawdę i w zasadzie moim zdaniem większość traderów musi przejść przez ten proces właśnie FOMO-izacji, no tak powiem, aby zapobiec wpływowi emocji, zbytniemu wpływowi emocji na zawierane transakcje i zatrzymać albo też utrzymać FOMO w ryzach. Istnieją różne techniki, które mogą przynajmniej na początku pomóc traderom w podejmowaniu przede wszystkim świadomych decyzji i skuteczniejszemu tradingowi. Czyli to są te wskazówki, które teraz Wam przedstawię. Pierwsza sprawa, zawsze będzie inna okazja handlowa, tak? Czyli okazja do handlu jest jak autobus, zaraz będzie następny, zaraz przyjedzie kolejny. Na innym rynku za chwilę może jakiś setup się utworzyć. To nie może być natychmiastowa okazja, ale warto zawsze poczekać na tego rodzaju okazje. Warto ćwiczyć cierpliwość, wchodzić tylko i wyłącznie w te zagrania, które są generowane przez naszą strategię, gdyż tylko i wyłącznie w ten sposób nabieramy zaufania
do naszej strategii i po serii strat wiemy, że mając wyniki statystyczne chociażby dotyczące naszej strategii, wiemy, że możemy na nią liczyć i jak będą odpowiednie warunki rynkowe, wygenerowane sygnały będą przynosiły zyski. A kolejna sprawa. Wszyscy są w tej samej sytuacji, tak? Uświadomienie sobie, że moment handlu pod wpływem FOMO, bycie FOMO traderem, to jest przełomowy tak naprawdę. Jeden z przełomowych momentów dla wielu traderów może sprawić to, że FOMO jest mniej intensywny. Także troszeczkę jego tutaj wpływ się osłabi, ponieważ bardzo dużo osób tak handluje. Nie powiem, że wszyscy. Można powiedzieć, że prawie wszyscy, no, ale na pewno bardzo dużo osób handluje w którymś momencie swojej, powiedzmy, swojej przygody z rynkami finansowymi, z tradingiem, handluje pod wpływem FOMO właśnie. Czy inni przez to przechodzili, potrafili nad tym zapanować, potrafili to kontrolować, więc i tobie również może się to udać. Trzyma się planu handlowego. O to powtarzam po raz już kolejny na naszych spotkaniach. Każdy trader powinien znać swoją strategię na wyrywki. Jeżeli nie potrafisz opisać swojej strategii w trzech zdaniach, raczej się, że jej nie znasz. Powinieneś mieć plan tradingowy, a następnie się go po prostu trzymać. Realizować ten plan, gdyż jest to sposób na długoterminowy sukces, a nie na jednostkowe, pojedyncze, jakieś wyrwane kompletnie z planu i ze strategii zagrania. A oczywiście profili, które za tym idą, jeżeli są. Kluczem oczywiście jest kontrola emocjonalna. Tak, czyli naucz się odkładać emocje na bok. W tradingu jak automat, jak algorytm, tak? Naucz się je kontrolować, pomoże w tym plan handlowy, gdyż on zwiększa pewność tego handlu i zmniejsza wpływ negatywnych emocji na handel. To co za tym idzie, oczywiście zmniejsza możliwość popadnięcia w FOMO. Powinieneś zawsze wykorzystywać ten kapitał na utratę, którego możesz sobie pozwolić. To jest tak banalne zdanie, tak wyświetlany slogan, że no, trzeba go również tutaj przytoczyć, ponieważ możesz użyć oczywiście stop lossa, aby zminimalizować straty, jeżeli rynek się zmieni nieoczekiwanie, a nie przetrzymywać stratną transakcję, licząc na to, że rynek się oczywiście odwróci. Znajomość rynku jest niezbędna. Znajomość swojej strategii jest niezbędna. Znajomość sektoru, na którym handlujesz, na rynkach akcji, jest niezbędna, ponieważ pewne zachowania mogą być typowe dla danego sektoru, na przykład spółek farmaceutycznych chociażby. Traderzy powinni przede wszystkim zrobić swój własny research, własną analizę i wykorzystać ją do informowania transakcji, do zawierania tych rodzajów transakcji, które mają wszystkie informacje, które mogli oczywiście zdobyć, dostępne, tak? Aby mieć tutaj świadomość każdego możliwego wyniku. Na przykład, kiedy gramy na wyniki spółek, chociażby, prawda? Mogą być większe, mogą być mniejsze, mogą być zgodne z oczekiwaniami, mogą być gorsze niż oczekiwania, chociażby. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, trzeba wiedzieć, kiedy i jakie rynki publikują oczywiście wyniki. FOMO nie jest łatwo zapomnieć, ale można nauczyć się go kontrolować. Czyli są odpowiednie strategie i odpowiednie podejścia, które zapewniają, że inwestorzy mogą wznieść się ponad FOMO. Tak, wyzbyć się go, nauczyć się rozpoznawać wpływ FOMO na swój trading i przestać być pod wpływem właśnie tego rodzaju zjawiska. Jedną z najlepszych rzeczy, najprostszych również, to jest też bardzo ważne, to prosta sprawa jest prowadzenie dziennika handlowego, które właśnie pomaga w ustaleniu planu i analizowaniu swoich błędów, swoich emocji przede wszystkim, jakie towarzyszą nam w tradingu. Nie przypadek, że najskuteczniejsi traderzy używają dziennika, korzystają właśnie z własnego doświadczenia, aby pomóc chociażby w planowaniu następnego swojego zagrania, następnej swojej strategii, zmienianiu czegoś po swoim podejściu do rynków, żeby być pod jak najmniejszym wpływem właśnie FOMO, czyli strachu, żalem przed utraconą okazją, potencjalną utraconą okazją, która nam się cały czas tutaj gdzieś z boku pokazuje. Być może w czasie słuchania tej prezentacji myślicie sobie, kurczę, tam na rynkach pewnie coś się dzieje, może przegapiłem jakieś okazje do inwestowania. To jesteś właśnie FOMO traderem, prawda? To jest przykład, kiedy znajdujesz się pod wpływem FOMO. Myślę, że dosyć czytelny. No i oczywiście, jeżeli chodzi o overtrading, bo mówiłem, że tego rodzaju zjawisko jest połączone z FOMO,
overthinkingu, wspominałem o tym planie handlowym i również tutaj podczas tej prezentacji dotyczącej FOMO również o nim wspomnę. Trzymanie się swojego planu, który jest zbudowany na zasadzie takiej pętli, jak widzicie, od góry do dołu i znowu na górny schodek. I znowu od góry do dołu i znowu na górny schodek. Tak? I tak cały czas w kółko można powiedzieć, że będziemy się obracać przez cały nasz czas handlu na rynkach finansowych. Ten slajd myślę, że powinien być wystarczająco dobrze przedstawiony przez wszystkich traderów, niezależnie od ich stażu rynkowego. Praktyczna strategia dotycząca FOMO i overthinkingu zwolni. Tak? Jeżeli znajdujesz się, jeżeli wyczuwasz to, że twoje serce przyspiesza, że jesteś pod wpływem emocji, że się bardzo ekscytujesz, że chcesz tutaj zmienić dużo w dzisiejszym planie, że coś, jakiś balon zareagował, a ty się spóźniłeś. W tym momencie najczęściej znajdujesz się w niekorzystnym dla ciebie stanie psychicznym, który nie pomaga ci w skutecznym tradingu. Musisz zwolnić generalnie, szczególnie mentalnie, czyli uspokoić oddech, uspokoić myśli, uspokoić emocje, na przykład szybkość ruchu, mowy i tak dalej, i podejść do danej sytuacji, która się dzieje w sposób bardziej zwolniony, bardziej taki, jak to mówią, bez emocji, tak? Mniej emocjonalny, tak? Nie być pod wpływem, nie dopuścić do tego, żeby sytuacja miała kontrolę nad tobą. Pamiętaj o tym, tak? Zwolnij i z perspektywy trzeciej osoby przyjrzyj się temu, co się przed chwilą wydarzyło. To ci pomoże również do tego, żeby nie wpaść właśnie w overtrading i nie wpaść również w pułapkę związaną z FOMO. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za uczestnictwo na tym dzisiejszym spotkaniu. Przypominam, że pozostałe nagrania prezentacji, webinarów, live'ów, tradingu są dostępne na firmie Global Money Trading na platformie YouTube i oczywiście na moim profilu. Jeżeli macie tylko i wyłącznie ochotę na to, żeby się z nim zapoznać, no to I'm
Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy tu prawie cały skład w dobrej formie, pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak mógłbym pominąć cię. Byłeś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęciach zapatrzony w ciebie miar. Chociaż w tym czasie ja zostałem gwiazdą R&B. Chociaż na siebie postawił na to nikt. W starej szkole dostaję autografy. Patrzę na ciebie jak ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Czuję lata była z nim, lecz na pewno nie był to piękny film. Czułaś, że przez palce czas ucieka. Czy już wiesz, że to na mnie właśnie czeka? Widać tak, musiało właśnie być. Wyjechałem, by dowiedzieć się, że to ty. Jesteś tą, której mogę dziś zaufać. Musisz mnie wysłuchać, gdy ty jesteś dziś piękniejsza. Thank you.
Thank you.